Bydgoszczy jest naprawdę fajnie, bo mamy nie dość, że hotel przystosowany tak jakby do nas. Jest fajna współpraca między hotelem a basenem. Basen obiekt jest bardzo, bardzo dobry, bo nie dość, że siłownia, sala i basen jest na wysokim poziomie, więc fajnie się trenuje, fajnie się spędza czas, więc mamy dobrą ekipę, dobrą kadrę, więc fajnie, fajnie jest, fajna, miła atmosfera. Można powiedzieć, docieramy się, tak, bo przychodzą młodzi, starsi odchodzą, albo ci rówieśnicy, też młodsi czy starsi, więc fajna jest atmosfera i fajnie spędzamy czas, czasem osobno, czasem razem, ale wiemy, że zawsze możemy na siebie liczyć, wspieramy się, jak są ciężkie treningi, dopingujemy się, krzyczymy, w sensie dopingujemy, więc fajnie jest to, że możemy sobie wspierać się nawzajem. Jeżeli będę zrobię minimum na Igrzyska Olimpijskie, to na pewno będę dążył do minimum, raczej dążył do finału i do może otrzeć się albo zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich. Zobaczymy. Jeżeli mam powiedzieć, co będzie dalej, no nie jestem w stanie określić, czy będę miał zapał, ale dalej mam zapał, więc dalej chcę trenować. Jeżeli mi zdrowie dopisze, więc dla mnie najważniejsze jest zdrowie. Miałem problemy z plecami w tamtym roku, dlatego mi tak słabo poszło w Budapeszcie na Mistrzostwach Świata. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Moje plecy są, w cudzysłowie powiedzieć, że są na ku dobremu i idzie jest naprawdę dobrze, więc zobaczymy, jak będzie. Najważniejsze są teraz kwalifikacje do Mistrzostw Świata do Fukuoki, więc to jest stricte dla mnie najważniejsze. Jeżeli zrobię, polecę, tam będę chciał otrzeć się o medal, zdobyć medal albo chociaż finał, a później zobaczymy, co będzie. No, Xawery jest taki, który ma od 50 do 200 pływa. Ja płynę tylko, w grzbiecie płynę tylko 200. Dla mnie to jest konkurencja, dla mnie najważniejsza, bo to jest moja konkurencja, którą uwielbiam, kocham. I tylko płynę w 200 grzbietem, pewnie sztafety będę płynął z klubem, więc zobaczymy, jak będzie.